zacznę od tego, że zresztą nie tylko w aktorstwie, ale w ogóle w życiu trzeba mieć szczęście. Ja uważam, że naszym życiem kierują tylko przypadki. Także to nie jest teatr, życia się nie da wyreżyserować. I pomimo, że niektórym się polityką wydaje, teraz mówię politykom wszystkim, a naszym trochę tym, o których myślę, a Państwo wiecie, o których myślę, myślą, że wyreżyserują życie. Nie wyreżyserują życia. Tego się nie da. Wielu ludzi myśli, że można wyreżyserować życie. Tak samo wielu aktorów myśli, że można jakby to ułożyć własne życie, tak zwaną, nie lubię tego słowa, karierę. Otóż nie. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że wszystko, co się zdarzyło w moim życiu artystycznym, to były przypadki. Ja kochałem teatr od wczesnej młodości. Moja matka była miłośniczką i zakochana w operze. Stąd od dziecka miałem 5 lat. Chodziłem z matką do opery, wstydziłem się strasznie pod kolankówkę, dlatego że moja matka nie uznawała, że chłopak mały może nosić długie spodnie. Więc w krótkich byłem jedynym dzieckiem na sali, na koncertach, bo mojego ojca, moja mama, mówię, nie interesuje muzyka, tylko rumpaj, siumpaj. W związku z tym ja byłem jej mężczyzną i partnerem. I w ten sposób to jakby w obieg krwi mi wszedł teatr. Do teatru chodziłem, mam do niej szereg programów i tak dalej. Czyli to się na to tak jakby złożyło, ale to, że ktoś może kochać teatr, nic nie znaczy, że musi być od razu aktorem. W związku z tym nie mam, jakby to powiedzieć, to, że jest Mount Everest, to nie znaczy, że ja muszę na niego wchodzić. To nie znaczy, że wszystko jest dla wszystkich. Nie. Trzeba wybierać. Ja przyjąłem taki punkt widzenia, który mnie pomaga żyć jako aktorowi. Ja nie nienawidzę, jak mówię, że nie jestem zawodowym aktorem, a mówię to często, dlatego że uważam, że nie można być zawodowym księdzem, nie można być zawodowym poetą. Bo co to? Tak samo uważam, że aktorem zawodowym można być i są aktorzy zawodowi. Są aktorzy użyteczni, są aktorzy popularni, są aktorzy, a ja i zawodowy. Zawodowy aktor jest potrzebny do reklamy. Musi wymówić słowa szybko, żeby tego, kukurydza, papier toaletowy za 40 kupić, to zabił, bo to musi wymówić. A ja, nie, to najmniej interesuje, dla mnie to jest oczywiste, że aktor musi być słyszalny. Ale aktor musi, jeżeli chce być artystą, i to swoim studentom tłumaczę, oczywiście nie można wyprodukować artystów, będą albo nie, że to zupełnie o co innego chodzi. Ja mówię, chcecie być serialowymi aktorami, no to nie musicie do szkoły kończyć, bo to do niczego wam nie jest potrzebne. Nie można zagrać drugiego człowieka. To jest niemożliwe. Co to znaczy? No jest, powiedzmy sobie, postać Robespierre, jest Ryszard III. Co to znaczy zagrać? Jak mogę zagrać Ryszarda III? Znaczy co? Co to znaczy zagrać drugiego człowieka? Znaczy, drugiego człowieka można skopiować, drugiego człowieka można sparodiować, drugiego człowieka można naśladować. Kropka, koniec. Potem może być melanż tych trzech pojęć. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Przecież my tak naprawdę nie wiemy, my ciągle próbujemy się porozumieć z drugim człowiekiem. Jeżeli ja powiem, oj, ale mnie zabolało, to przecież Państwo nie wiecie, jak mnie zabolało. Tylko każdy z osobna odniesie to do własnego doświadczenia bólu. I człowiek, którego nigdy nic nie zabolało, nie będzie wiedział, co chodzi. W związku z tym wszystko, co się odbywa w człowieku, jest tylko porównaniem z własnym doświadczeniem. Ale wczoraj było miło,
napiłem się wina. Ktoś, kto nigdy w życiu nie napił się wina, nie będzie wiedział, o czym mówi ten, co napił się wina. I to dotyczy wszystkiego. Miłości, ciepła, zdenerwowania, cierpienia, smutku, depresji. Jeżeli byśmy wymyślili człowieka, który nigdy niczego z tych rzeczy nie przeżył, to nigdy pójdzie na coś, do teatru, zobaczy rolę depresyjną, czy bólu, czy także tak szczęśliwie składa, że każdy człowiek jakoś wszystko to ma w sobie. I teraz tak, budowanie postaci, rol, aktorstwo jest próbą, jest piękne takie słowo, wcielanie się. Chodzi o to, że jak jest tam Ryszard III, pytam coś, powiedzmy sobie, się denerwuje. Ja nie wiem, jak się denerwował Ryszard III. Więc ja muszę zrobić wszystko, żeby uruchomić moje zdenerwowanie. Czy nigdy nikogo nie zabiłem? Co nie znaczy, że nie chciałem. Ale teraz mam tu mordę, zabiję. To ja muszę wejść w... nie w niego, tylko sam wytworzyć sytuację, w której urodzi się we mnie chęć zabicia. I na tym polega sztuka aktorska. Ja wyznaję taką teorię, że człowiek składa się z dwóch części. Jedna część to jest rzecz, na którą nie mamy wpływu. Znaczy dzisiaj już teraz chirurgia estetyczna jest. Mianowicie, czyli to, co dostaliśmy od natury, czy od Pana Boga, jeśli ktoś woli, tacy, jacy jesteśmy. A druga część nas to jest to coś nabyte. To znaczy, zwróciliście może Państwo kiedyś uwagę, że na przykład, jak się, że córka ma podobny głos do mamy, syn do ojca, gesty tego, że to wszystko się, tego się człowiek, to człowiek nabywa. Ja nie wiem, od kogo ja nabyłem te moje, ale pomyślałem sobie, no to trzeba zlikwidować tego pszczeniaka nabytego, żeby móc w ogóle spróbować dojść do tego Robespierre. No i powiedziałem Andrzejowi Wajdzie, mówię, słuchaj, mam do ciebie prośbę, jeżeli chcesz, ale już mnie znał, myśmy już pracowali, także miał zaufanie do mnie, zostaw mnie miesiąc. Ja będę na próbach, będę chodził, ale nie będę pracował nad rolą, bo to jeszcze nie jest ten etap. Zostaw mnie, ja ci potem wytłumaczę dlaczego. I zostawił mnie spokojnie. A co ja wykonywałem? Bo wbrew pozorom praca aktora nad rolą nie jest tylko na próbach, tylko cały dzień żyje tym. Musi. To jest bardzo indywidualny proces. Tak masz, tylko że czym innym się zajmuje. I zacząłem kontrolować siebie, każdy swój gest, od rana, od przebudzenia do zaśnięcia. Nawet pijąc wódkę, bawiąc się, wszystko kontrolowałem. I wszystkie odruchy moje, tam dzwonił telefon, to ja tak, ale nie, co, nie. Ale to wstawałem powoli, brałem coś, nie, i tak dalej. Wszystko, to było potwornie męczące. Na bankietach z moją obecną żoną byliśmy, piliśmy tam do 4 nad rana, ja przychodzę, a tam koledzy mówią, co tam Basiu, powiedz, on coś chory, źle się czuje? Bo ja w ogóle zmieniałem się, w sensie nie znali mnie takiego. I pewnego dnia była dyskusja w czasie próby, na próbie rozmowy i tam dyskutowali w tej sprawie właśnie Antona, gdzie coś zrobić, tak dalej. I ja mówię, nie, to niemożliwe. I tak, o, patrzę, to jest nie moja ręka. Zobaczcie, ja nigdy takiej ręki nie mam. Robespierre, którego Państwo w filmie, no on tak, ma taki gest. To nie jest wymyślone przeze mnie. To jest moja ręka, ale nie moja. I zobaczyłem taką rękę. I poszedłem do Andrzeja Wajdy i powiedziałem, wiesz co, od dzisiaj zaczynam pracę nad Robespierre. I w ten sposób go odnalazłem. Zobaczyłem, zrzuciłem z siebie to, co by mi przeszkadzało w rozumieniu człowieka. Bo ciało również mówi o człowieku. Sposób poruszania się, gesty, to wszystko mówi coś o człowieku. No i żeby móc zrozumieć, co mówi ten Robespierre, musiałem siebie porzucić. Więc to, po co to opowiadam, nie żeby się chwalić,
choć też, ale żeby Państwu powiedzieć, to nie ja sobie wymyśliłem to wszystko, tylko tak się potoczyło moje życie.